Znajdujemy się właśnie w szkółce krzewowozdobnych pana Erka Stusa w Targanicach. Witam. Dzień dobry państwu. Co teraz, panie Erku, trzeba zrobić w ogrodzie, żeby wyglądał pięknie? Czy trzeba się zaopiekować właśnie teraz krzewami, kwiatami? Jak to wygląda? No, jest już teraz połowa sierpnia, pogoda taka w sumie bardzo sprzyjająca różnym pracom, zabiegom, są dni deszczowe, temperatura czasami bardzo przyjemna do takich prac jak na sierpień. Na pewno mogę polecić przycinanie teraz żywopłotów, w szczególności liściastych, graby, derenie. Tu mamy taki na przykład duży żywopłot załyczy, też będziemy za chwilkę przycinać. No wiadomo, jakieś bukowe żywopłoty też z pęcherznicy, z berberysów, wszystko to teraz można przycinać. Tak samo też są często pytania, możemy teraz przycinać żywopłoty stój. Jest to taki ten taki można powiedzieć ostatni zabieg przycinania tej tuji. No poza tym wiadomo, w ogrodach przycinamy jakieś przekwitłe kwiatostany na bylinach. To jest taka pielęgnacja ich i utrzymanie jakby w porządku tego ogrodu. Plewimy, wiadomo, też po deszczu teraz fajnie różne chwasty wychodzą. No i to jest jakby, nie stosujemy już nawożenia, możemy pomyśleć niedługo o nawożeniu jesiennym, takimi nawozami specjalnymi, trzeba się upewnić, żeby były bez azotu. No i to w zasadzie jakieś takie większe zabiegi. Możemy też opryskiwać, jeśli widzimy jakieś jeszcze jakieś plamy na liściach czy różach, jakieś mszyce, możemy zrobić jakiś oprysk bardzo dobry. My w tym roku na przykład stosujemy oprysk z takiego z pokrzywy. Jest to bardzo fajny preparat. Naturalny i nam się praktycznie sprawdził po dwóch opryskach. Nie stosujemy jakichś innych chemicznych oprysków. No dobrze, panie Ryku, a czy właśnie dlaczego nie można teraz nawozić roślin? To znaczy nie możemy już jakby, nie myślimy już o nawożeniu azotowym, to, tym podstawowym składnikiem, który na wiosnę dajemy, ponieważ on zbyt pobudza rośliny do wzrostu. No jest jakby już teraz już trzeba raczej myśleć, żeby te rośliny szykowały się już do takiego jesiennego, już przedzimowego spoczynku. Dlatego azot, który pobudza rośliny, jakby już jest niewskazany, czyli fosfor, potas, nawozy, które zawierają fosfor, potas i inne mikroelementy, to jak najbardziej, ale na pewno trzeba uważać z nawozami azotowymi, żeby ich nie dawać. A czy teraz można jeszcze sadzić jakieś kwiaty w ogrodach? Tak, tak. Pogoda sprzyja, warunki są takie, że gleba jest namoczona w miarę. Mamy teraz pełny wybór wszelkich, naprawdę ogromny wybór bylin kwitnących, które jeśli teraz posadzimy, jeszcze się ukorzenią do zimy i w przyszłym roku te ogrody będą już piękne, te nasadzenia będą już naprawdę atrakcyjne. No i też jest teraz duży sezon na hortensje. My mamy duży wybór, kilkanaście odmian hortensji, takich tutaj jak widać koło mnie, różnych odmian, szczególnie też poszukiwanych, nowych, nie tylko tych klasycznych jak Polar Beer czy Vanilla Fries, ale takich naprawdę nowych odmian, które dopiero wchodzą na rynek. Także to też bardzo, to jest taki temat, który państwu też polecam, hortensje. Dobrze, no to zapraszamy państwa oczywiście do szkółki krzewów ozdobnych pana Erka Stusa. Po hortensję, jeszcze po tuję bodajże, tak? Które można... Tak, mamy zdoniczek też, jak najbardziej to można sadzić, wszystko zdoniczek można sadzić, a taki materiał z gruntu to będzie dostępny dopiero od września. Wrzesień, październik. No to może zrobimy jeszcze taki materiał o tym też. Dokładnie, wtedy jeszcze porozmawiamy o tym, jak przygotować ogród na tą jesienną porę, tak. Także do zobaczenia. Do widzenia, dziękuję.